dziennika niemieckiego kanclerza, kreślone pospiesznie w wojennej zawierusze. 24 lutego. Britta posłużyła mi za budzik. Władimir się wreszcie zdecydował. Powiadam Britcie, że jeszcze dzień pracy się nie rozpoczął, ale ona wygląda na przejętą. Z tą świadomością nie zasnę. Przy wczesnym śniadaniu nawiązuje rozmowę o wznowieniu treningów wioślarskich w kwietniu. To jej jednak nie uspokaja. Wychodzę z ciężkim sercem. Południe. Zwołuję nadzwyczajne posiedzenie. Resztka wczorajszych klopsików w biegu. Kiedy wreszcie zjem coś na ciepło. Zapowiadam oświadczenie na niedzielę. Wtedy powinno być już po wszystkim. Staniemy przed faktami dokonanymi. Ukraina zdobyta. Cóż teraz mamy na to poradzić? Na złość odciąć się gospodarczo od Rosji, gdy nie będzie to miało już na nic wpływu? Powstaje nowa sytuacja. Powstają nowe możliwości. Dzień ponury, ale zarazem promieniujący. 25 lutego. Przyszły pierwsze sondaże. Sukces. Tylko 30% za posyłaniem broni na Ukrainę. Mamy poparcie społeczne. To ułatwia sprawę. Tym bardziej, że wszyscy na wyścigi chcą wysyłać amunicję i rakiety. Ktoś zaproponował na posiedzeniu, by posłać jakieś hełmy. To niedobry czas na drażnienie Władimira, ale zrozumie. Ostrzał medialny jak nigdy. Zdarłem gardło. Przeciągamy sprawę. Potępiamy Władimira, nie robiąc nic zobowiązującego. Trzeba wytrzymać jeszcze 2-3 dni, aż przestaną ginąć ludzie. Ofensywa medialna Ukrainy. Nie działa to na naszą korzyść, bo będą nas przyciskać. Ale Władimir pewnie ma coś w zanadrzu. Może służby mają jakieś materiały, na których prezydent Ukrainy szprycuje się jakimś świństwem? Zobaczymy. Teraz wszyscy na wyścigi kochają tego Zeleńskiego i życzą śmierci Władimirowi. Poszła kaskada informacyjna, ale chyba nie ma czym się przejmować. Wczoraj ratowaliśmy węgierskich homoseksualistów, dziś Ukrainę. Jutro martwimy się o tygrysy sumatrzańskie. Opinia publiczna zmienną jest. Pytam Brittę, czy ten Ukrainiec naprawdę może podobać się kobietom? Ja lubię mężczyzn, a nie chłopców, powiada. Słodka Britta. Odezwała się Mutti. Ciekawe, czy naprawdę dręczą ją jakieś wyrzuty? Już jakiś czas temu zauważyłem, że zaczęła mieć problemy z samokontrolą. Powinna pamiętać, że właściwie realizowała interes Niemiec we właściwym czasie. Nawet poświęcając się, robiła co trzeba. Nawet pomimo animozji z Władimirem, który wtedy niemal poszczuł ją psami. Kierowała się racją stanu. Muszę się do niej odezwać. Dzień bez biegania, ale dziś przemaszerowałem tyle korytarzy, że mogę sobie chyba policzyć za wykonaną normę. Nie, trzeba walczyć z takimi pokusami i nadrobić zaległości. Nie można tolerować własnych słabości i szukać sobie wymówek. Trzeba być człowiekiem integralnym. 26 lutego. Sprawy źle idą. Ukraina chyba serio próbuje postawić się Władimirowi. Sieją propagandę sukcesu, że aż szkoda na to patrzeć. Ich słowiański romantyzm przyniesie tylko więcej ofiar. Gdyby ten Zeleński był poważny, lepiej rozeznałby swoje możliwości, co pewnie i tak lada chwila nastąpi. Pozostaje tylko pytanie, jak Władimir będzie trzymał w ryzach tych gorących romantyków. Możliwe, że tego nie przemyślał. Ciekawe, co w tej sytuacji zrobiłby Kurt Beck. A tymczasem cały świat robi nam na złość. Wszyscy uwzięli się na ten cholerny Swift. Przeciwstawiliśmy się temu we czwórkę. Z Włochami, Cyprem, Węgrami. A teraz nawet Węgry się wykruszyły i zostaliśmy sami. Jeśli Władimir szybko nie zakończy sprawy, wyjdziemy na jego wspólników. Wyjdziemy na wspólników ludobójcy. Nowego Hitlera. No byłby istny blamasz już. Nie tylko socjaldemokracji, ale i całych Niemiec. Annalena próbuje tę cholerną sprawę ze Swiftem ludziom tłumaczyć, ale wszyscy są jakby w amoku. Pozwoliliby, aby całe Niemcy stanęły, byleby zniszczyć Putina mordercę. Przecież, gdybyśmy przystali na to rozwiązanie,
pojawiłaby się cała masa problemów w tym kraju. I wtedy ci sami ludzie wyszliby na ulicę protestować. Obawiam się, że w tej chwili nikt nie posłucha głosu rozsądku. Za kilka dni krzyki ustaną, ale do tego czasu musimy się przyłączyć do tej sankcyjnej histerii. Gdyby chociaż jedno państwo wzięło naszą stronę. Trudno. SWIFT teoretycznie będzie zablokowany, ale trzeba będzie to zrobić tak, by nie uderzyć w nasze interesy i nasz wyborca tego nie odczuł. Ostatecznie i tak liczy się symbol, a nie realne konsekwencje. Kogo będzie to interesować? Czegokolwiek w tej chwili nie zrobimy, będę tracić poparcie społeczne. Chyba, że uda się szybko zakończyć tę wojenkę. Swoją drogą, Putler. Co za niestosowna kontaminacja. Kilka tysięcy ofiar versus kilka milionów? Nazywanie w ten sposób Władimira obraża pamięć ofiar Holokaustu. Po południu. Spełniły się moje najgorsze obawy. Te hełmy zaczynają odbijać się na mnie złą czkawką. Ten polski bankier zastawił na mnie zasadzkę. Przed spotkaniem ze mną powiedział do kamery ze świętym oburzeniem, że nasze 5000 hełmów to jakiś żart? Dziwny naród. Jakaś mania na punkcie Ameryki. Wolą tracić na zakupach ich gratów, aniżeli nadążać za światem w kwestiach polityki inkluzywnej. Niereformowalny archaizm w myśleniu o świecie. I jeszcze ukraiński ambasador spłakał się na ramieniu jakiemuś dziennikarzowi po tym, jak rzekomo usłyszał od jednego z naszych, że nie ma co mu pomagać, bo Ukrainie zostało tylko kilka godzin. Wizerunkowa katastrofa. Polska i Ukraina poniża Niemcy. Dobrze, że nikogo to nie interesuje. No, odegramy się w swoim czasie. 27 lutego. Kolejna katastrofa. Chyba Ukraińcy rzeczywiście zamierzają bić się do ostatniej kropli krwi, mimo że dowództwo musi mieć świadomość przegranej. Są nieobliczalni. Ukraina to czynnik chaosu. Jaka nieodpowiedzialność władz ukraińskich? Sączyć nadzieję pomimo przegranej sprawy? Zeleński albo zwariował, albo jest bardzo cyniczny. Tak czy owak, wszystko wskazuje na to, że ta awantura jeszcze trochę potrwa. Do tego Amerykanie zaczynają kombinować z wysłaniem jakichś polskich samolotów na Ukrainę. Trzeba to jakoś załatwić. Muszę się przejść. Utraciłem jasność myślenia. Wracam do pisania. Ledwie wróciłem ze spaceru, problem z samolotami rozwiązał się sam. Urzędnik unijny publicznie sypnął Amerykanów i teraz będą musieli wycofać się rakiem. Polska nie zaryzykuje, chyba że im udzieli się romantyczna fantazja Ukraińców. Kolejny czynnik chaosu. Dobrze, że pupilek naszej Muti zachowuje się odpowiedzialnie. Jak unikam alkoholu, wieczorem naparstek koniaku na rozluźnienie. By pozbyć się tego dziwnego uczucia, kiedy stanąłem w awangardzie sankcjonistów. Mam nadzieję, że Władimir zrozumie, że tak naprawdę nie chcemy go za bardzo poobijać i nasze działanie podyktowane jest potrzebą chwili. My trochę popomstujemy, on popomstuje, nikt jednak nikomu nie chce zrobić krzywdy. Mimo tych wszystkich klęsk, ciągle pozostaję optymistą. Jeżeli to wszystko właściwie rozegramy, możemy zyskać na tej wojence. Wystarczy nie dopuścić, by Amerykanie wyrwali nam Europę Środkowo-Wschodnią. W tym właśnie celu musimy wzmocnić siły wojskowe. Nie po to, by bronić się przed Władimirem, ale aby za parę lat blokujące nasz rozwój na kontynencie Stany okazały się niepotrzebne. Odpowiedni przekaz dziecinnie prosty do skonstruowania. Tworzymy europejskie państwo związkowe w samoobronie przed Rosją. Kto nie chce, ten niech idzie do Putina. Środkowy Wschód jest już tak zestrachany, że nie będzie protestować. Wreszcie zaczną się słuchać. Britta nalega, bym wreszcie wymienił swoją torbę na nową. Niedoczekanie. 28 lutego. Muszę przyznać, że dziś naprawdę zrobiło mi się żal tego Zeleńskiego. Podpisał wniosek o przyjęcie Ukrainy do Unii. To było jak tragedia grana na deskach teatru. Jak obiecywanie umierającemu dziecku, że wkrótce wyzdrowieje i wszystko będzie dobrze. 1 marca. Wczoraj dzwoniłem do Gerharda. Jest na wylocie z Aksela. Strasznie przybity. Słyszałem nutkę szaleństwa w jego głosie. Mam tylko nadzieję, że nie zrobi niczego głupiego, na przykład nie pojedzie do Władimira. Z dobrych wieści.
My i cała Komisja Europejska myślimy podobnie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Parlamentu Unii w mało zawoalowanych słowach nawoływali do tworzenia federacji. Bardzo dobrze. Trzeba kuć żelazo póki gorące. Polska, Rumunia i reszta nie będą mieć wyjścia. Gdy stanie przed nimi alternatywa, my albo Putin, wywietrzeje im z głów pieniactwo, jakie uprawiali przez ostatnie miesiące. O ile nie wrócą Amerykanie. Ta myśl nie daje mi spokoju od samego rana. Ale już powoli wyłania się w mojej głowie jakiś pomysł. Teraz pewnie będą chcieli wepchnąć nam uchodźców, jakbyśmy mieli mało własnych problemów. Muszę się z tym przespać. A do snu. Siegfried Wagner. 2 marca. Sperbank i Gazprombank nie zostaną wyłączone ze Swiftu. A, trzeba dbać o naród niemiecki, nawet gdy on sam tego nie rozumie. Jak długo się tak da? Każdy kolejny dzień to obrazki z wojny. Media kompletnie poszalały. Przeciwnicy polityczni, Polacy, a może i nawet Ukraińcy będą szczekać, że Niemcy opływają w tłuszcz kosztem życia niewinnych dzieci. Już od paru dni uprawiają tę propagandę i ona chyba zaczyna działać. Trzeba to przerwać. Trzeba rozwiązać sprawę w sposób błyskawiczny. Emanuel jest chyba w dobrym kontakcie z Władimirem. Nie wiem, jak to możliwe, że tak szybko wrócili do dobrych relacji po tym, jak ten uraził jego miłość własną w przeddzień operacji. A, chyba wywęszył tę samą szansę, co ja. Trzeba go sprawdzić. Wieczorem. Podzieliłem się moją analizą sytuacji z Emanuelem. Powiedział, że widzi sytuację podobnie do mnie. Streszczam. Władimir obiecał denazyfikację, demilitaryzację, neutralność i republiki ludowe. To dla niego ostatni moment, by powiedzieć swojemu społeczeństwu, że zrealizował wszystkie cele operacji. Bo tak naprawdę wystarczy, że w ramach negocjacji uda mu się odbić od Ukrainy 2 prowincje. Cała reszta już wykonana. Naziści pobici, bo przecież trochę osób Rosjan wystrzelali. Obiekty militarne zlikwidowane, bo przecież trochę infrastruktury zniszczyli. Prowincje wyzwolone. Od strony technicznej zaś rozwiązanie problemu ma się następująco. Mediatorem w rozmowach pokojowych powinniśmy być my z Francją, ale bez USA. Trzeba tylko Władimira do tego przekonać, a to może zrobić jedynie Xi. Władimir widzi w związku z Chinami alternatywę dla kontaktów gospodarczych z Europą, gdy ta już go ostatecznie porzuci. No więc będzie musiał się posłuchać Chin. Na razie jednak Chiny milczą. Obserwują, jak rozwija się sytuacja. Według mojego oglądu nie powinny im być jednak harce Władimira na rękę. Jeżeli poprą nasze rozwiązanie, wszyscy wyjdziemy z opałów. Trzeba tylko stworzyć dobrą opowieść. Po zakończeniu rozmów pokojowych my powiemy wspólnocie państw europejskich, że powstrzymaliśmy rozlew krwi, a Władimir, że zrealizował wszystkie cele. Handel energią nie ustał i nie ustanie. Z czasem będą powracać kolejne przedsiębiorstwa. Jak widać, słynna pamięć złotej rybki wyborców ma swoje niewątpliwe zalety. Władimir przy takim rozwiązaniu realizuje jeszcze jeden interes. Rosjanie cierpią z powodu sankcji natowskich. Wszystko wskazuje na to, że traktują je jako formę agresji, przez to konsolidują się wokół władzy, której wcześniejsze tezy odnajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Władimir mimochodem dostarczył swojemu społeczeństwu dowodu na to, że Zachód jest wrogiem i immunizuje je na, jak on to postrzega, liberalną zarazę. Gdybym był nim, myślałbym w taki właśnie sposób. Wszyscy możemy jeszcze dobrze na tym wyjść. 3 marca. Media chcą zlinczować Gerharda. Powinien się usunąć. Teraz nie czas, by w imię starych dobrych czasów brać jego stronę. Kiedyś lśnił. Teraz zostanie rzucony na pożarcie razem z Muti. Dobrze, że my nie mamy sobie nic do zarzucenia. Emanuel rozmawiał z Władimirem. Podobno Władimir nie zdaje sobie sprawy z tego, że od czasów Krymu Amerykanie tak dozbroili i wyszkolili Ukraińców, że awantura, którą rozpętał, może jeszcze potrwać długie tygodnie, a może i miesiące. Najgorsze, że nie dociera do niego to, co się dzieje. Myślę, że to wina ludzi z jego otoczenia. Ale gdy już zrozumie swoje położenie, powinien szybko dojść do wniosku, że rozmowy pokojowe są dla nas najkorzystniejszym rozwiązaniem. 4 marca. Emanuel twierdzi, że nic nie stracił ze swojego daru przekonywania. Wydawał się być z siebie bardzo zadowolony po kolejnej rozmowie z Władimirem.
A spotkał się nawet z grupą francuskich przedsiębiorców i namawiał, by nie wycofywali się z Rosji. A to dobry znak. Wciąż czekamy na jakiś sygnał z Chin. 7 marca. Nareszcie przełom. Xi zaproponował format rozmów. My, Francja i Chiny w roli rozjemców. Jeżeli Władimir pozostał przy zdrowych zmysłach, pójdzie za radą Xi. Już teraz jest na niego skazany, przynajmniej na kilka lat. A Ukraińcy również chętnie przystaną na takie rozwiązanie. W końcu widzą w Unii przyjaciół i obrońców. A może lepiej zrobić to rękoma władz Unii, by uniknąć zarzutów o jakiś niemiecko-rosyjski miękki rozbiór Ukrainy? Możliwe, że będzie nam musiała wystarczyć rola architektów porozumienia. Ale ujawnimy ją przed wyborami. Odważyłem się stanąć na wagę. Przez tę wojnę schudłem 2 kilo. Mogłaby jeszcze chwilę potrwać. 8 marca. Razem z Emanuelem potwierdzamy poparcie Chin dla rozmów pokojowych Rosji i Ukrainy. Rozmawialiśmy z Xi. Tak jak sądziłem, nie jest entuzjastycznie nastawiony do działań Władimira. Rozumie swój interes. Chiny nie uskuteczniają militarnego modelu ekspansji na zachód, a konszachty, jak to teraz powtarzają, mordercą nie są im na rękę. Wniosek jest prosty. Teraz Rosja już nie ma wyboru. Cieszy mnie także zrozumienie Xi dla naszej sytuacji, a tym bardziej fakt, iż nasze interesy się w tym miejscu pokrywają. Oznaką dobrej woli jest fakt, iż Xi nie obarczył winą za wojnę całego Zachodu, a tylko Amerykę. Oznacza to, że również i on widzi w całej sytuacji szansę na jej zmarginalizowanie. Niepokojące jest, że Rosjanie podobno ostrzelali korytarz humanitarny, na którego powstanie sami zezwolili. Rozumiem, że bezczelne kłamstwo jest integralnym elementem polityki Rosji, ale nie rozumiem, jak Władimir może to robić nam. Strzelanie do cywili mógłby sobie podarować. Z drugiej strony rozumiem, że chce zmiękczyć tego Zeleńskiego. Rozczochrany już ostrzy sobie zęby na odbudowę Ukrainy. Nie, nie, kochany, kto inny będzie to robił. Czasem mam dość tego politycznego wężowiska. 9 marca. Dzisiaj przykra rozmowa z Zeleńskim. Próbował nakłonić mnie do jeszcze większych sankcji. Facet jest nie na żarty. Myślałem, że to poważniejszy polityk. Ciągle nie rozumie, że on jest odpowiedzialny za swoich obywateli, a ja za swoich. Teraz pewnie będzie rozprawiał o kamiennym sercu Niemiec, a nasi przeciwnicy wykorzystają to, by podważyć naszą kluczową rolę w Unii Europejskiej. Zdaje się jednak, że to nie on będzie największym problemem w całej rozgrywce. W końcu zadeklarował, że jest gotów na ustępstwa. Chcąc nie chcąc, będzie musiał się zgodzić na scenariusz optimum, o którym rozmawialiśmy z Emanuelem. Większym problemem jest Władimir. Wydaje się, że nawet niełaskawe spojrzenie Xi nie robi na nim wrażenia. Po raz pierwszy powątpiewam o jego instynkcie samozachowawczym. Do tej pory rozumieliśmy się bez słów. 10 marca. Władimir zirytował już nawet Xi, bo ten zaczął wysyłać mu wyraźne sygnały. Odmawia dostarczania części do rosyjskich samolotów i podobno ma nawet wycofać z Rosji niektóre chińskie koncerny. Jeżeli Władimir tej aluzji nie zrozumie, widzę jego przyszłość w bardzo ciemnych barwach. A liczę jednak, że zdaje sobie sprawę, że teraz gra idzie również o jego życie i pójdzie po rozum do głowy. 12 marca. Dobra wiadomość. Władimir chce kontynuować rozmowy w zalecanym przez nas formacie. Chyba zrozumiał aluzję Xi. Wojny jeszcze nie przerywa, bo próbuje uzyskać jak najwięcej na Ukrainie, by poprawić swoją pozycję negocjacyjną. Byle nie przeciągał tego zbyt długo. Jeśli dobrze pójdzie, wojna skończy się za kilkanaście dni i każdy z nas wyjdzie z tego z dodatnim saldem. My powstrzymamy wojnę, Władimir przedstawi Rosjanom wyznaczone przez siebie cele jako zrealizowane, Zeleński ocali z Ukrainy tyle, ile to możliwe, a Chiny pokażą, że Amerykanie nie liczą się już na świecie. Oby tak dalej. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Pozostaje tylko nie dopuścić, by Stany zanadto nie rozpanoszyły się w Europie, bo chyba szykuje się między Polską a Stanami nowe święte przymierze. Trzeba będzie pomyśleć, jak okiełznać wschodniego węża za jego zgodą. Zapowiada się pauza. Chyba dziś będę spał spokojnie. A jak dobrze pójdzie, w kwietniu na wiosła. Wysłuchali Państwo audycji radykalnego pasywisty pod tytułem Z dziennika niemieckiego kanclerza.